Kochani, cieszymy się, że jesteśmy tutaj w takim też wyjątkowym czasie dla franciszkanów i wyjątkowym czasie dla tego kościoła, dla tej parafii i w ogóle dla zakonu. I chciałbym dzisiaj też podzielić się z wami trochę słowem, wprowadzić tym słowem nas w modlitwę, bo dla tych, którzy są pierwszy raz dzisiaj tutaj z nami, zawsze mamy czas uwielbienia, w którym chcemy spędzać czas z Bogiem, chcemy patrzeć na Niego, później przysłuchiwać się Słowu i to Słowo nas wprowadza w doświadczenie też uzdrowienia Pana Boga. I chcę wam powiedzieć, że Bóg naprawdę cały czas działa z wielką mocą. Kto z was wierzy, że Pan Bóg uzdrawia dzisiaj cały czas, zmienia życia ludzi? Amen. Jesteśmy tego świadkami. My też po ostatnich tygodniach, wyjazdach naprawdę widzieliśmy wiele. Wiem, że są tutaj też osoby, które pewnie później złożą świadectwo, bo dostawaliśmy maile po ostatnich naszych spotkaniach i w Grodzisku Mazowieckim. I bardzo wiele historii spływa po naszym uwielbieniu też, które prowadziliśmy na stadionie we Wrocławiu. Bardzo wiele świadectw, które są potwierdzone też medycznie. Usłyszeliśmy teraz chyba parę dni temu podczas spotkania modlitewnego, podszedł do mnie mężczyzna, też Ukrainiec, powiedział, że byli na uwielbieniu, chwała mu, we Wrocławiu i przez kilka ładnych lat, z tego co pamiętam, ponad 6 lat cierpiał na astmę i tam podczas modlitwy o uzdrowienie został uzdrowiony podczas tego uwielbienia i tej modlitwy. Przychodzą kolejne osoby, dzisiaj też ktoś wysłał maila, że wrócił do lekarza po jednej z modlitw i zniknęły guzy. Także myślę, że dzisiaj też posłuchamy później świadectw podczas tego naszego tutaj nabożeństwa, spotkania. Ale chciałbym, byśmy od samego początku mieli taką pewność i wiarę w swoim sercu, że Bóg dzisiaj chce nas dotykać i chce uzdrawiać, chce zmieniać nasze życie. Amen. Kochani, co do mnie mówi dzisiejsze święto i co do mnie mówi dzisiejsza Ewangelia, bo tym się z wami podzielę, w takim krótkim kwadransiku ze słowem. Jak myślę sobie, wiecie, o świętości, myślę sobie w ogóle o świętym Franciszku, który jest w ogóle bardzo taką barwną postacią w Kościele i myślę osobą, która jest takim trochę chodzącym paradoksem, bo zobaczcie, Franciszek był jednym chyba z najbardziej takich kontrastowych świętych, czyli takich, którzy w ogóle mieli bardzo mocną regułę, o tym mówił ojciec Lech. Święty Franciszek miał też takie przekonanie w sercu, że Chrystus wzywa go do tego, żeby żyć bardzo radykalnie Ewangelią. Święty Franciszek zabraniał swoim braciom w ogóle mieć cokolwiek na własność. I on żył Ewangelią, której dał się ogołocić. I to, co jest bardzo ciekawe, myślę, dla mnie i jak sobie myślę o świętym Franciszku, to, że ten człowiek zdecydował się stracić wszystko dla Chrystusa, a po tych paru wiekach wszyscy o nim pamiętamy. To jest coś odwrotnego do tego, jak żyje ten świat, bo myślimy sobie wszyscy o tym, żeby ktoś o nas pamiętał, to jest wielka troska wielu możnych tego świata, mieć pieniądze, zbudować coś, zostawić coś po sobie, skorzystać właśnie z tego, że mam kasę, więc muszę z tego coś zrobić, żeby ktoś o mnie pamiętał po mojej śmierci. A Franciszek, nie mając nic, Franciszek wyrzekając się wszystkiego, co ma i będąc nieprzyjemnym dla braci, którzy chcieli mieć coś na własność, po tych wielu wiekach jest na ustach wszystkich i jest świętym Kościoła. To jest logika nie z tego świata. I właśnie tym jest świętość. Kiedy Pan Bóg nas zaprasza do świętości, to zaprasza nas do tego, byśmy, słuchajcie, zaczęli odbijać Jego oblicze. Bo tym jest świętość. Świętość nie polega na tym, że nie będziemy popełniać błędów i grzechów, bo generalnie byśmy byli dawno zdyskwalifikowani. Nikomu z nas by nie wyszło. Ale świętość polega na tym, by mieć to spotkanie z Chrystusem, które będzie tak mocnym spotkaniem, że ono odbije na tobie Jego obraz i Jego oblicze. I myślę, święty Franciszek i wielu innych świętych, o których chciałbym dzisiaj też powiedzieć parę słów, tą swoją świętością biją w naszą stronę do dzisiaj, po tych wielu wiekach, dlatego, bo to spotkanie z Chrystusem odbiło się na nich właśnie tak wyraźnie. I w ogóle myślę, że o to chodzi w modlitwie, kiedy się modlimy, kiedy przychodzimy tutaj, żeby się modlić, kiedy jesteśmy w domu i się modlimy. Chodzi w modlitwie tak naprawdę o tę jedną rzecz.
żeby spotkać się z Chrystusem, odbić Jego oblicze, żeby Jego oblicze odbiło się od nas i żebyśmy my, idąc tam, gdzie idziemy, nieśli Go innym. Taki był Franciszek. I to mnie bardzo, wiecie, inspiruje. I przypomniała mi się taka historia dzisiaj, bo Franciszek był znany z tego, że kochał ubogich, służył ubogim i do ostatnich swoich dni życia temu się gdzieś oddał. Przypomniał mi się taki jeden moment w moim życiu parę lat temu, kiedy pamiętam, jak szedłem sobie na zakupy do jakiegoś marketu, który jeszcze wtedy istniał w Skierniewicach. Znaczy, mamy kilka innych, ale ten już nie istnieje. I pamiętam, kiedy wchodziłem do marketu, zaczepił mnie pewien mężczyzna. Był generalnie, widać było, że no, żebrze, próbuje jakoś tam to życie sobie zapewnić. Był z psem, no i zaczepił mnie i spytał, czy kupię mu jakąś konserwę. No i dobrze wiecie, jak to jest, jak ktoś cię zaczepia, zwykle to my chodzimy po ulicy i zaczepiamy ludzi, żeby się za nich pomodlić, a jak ktoś ciebie zaczepia, to już kusi los, więc to była moja pierwsza taka myśl, że no zaczepił mnie pewnie po to, żebym mógł się za niego pomodlić, żebym mógł wykorzystać tą sytuację. No i on mnie poprosił o konserwę, ja mu zrobiłem trochę większe zakupy, wróciłem, dałem mu zakupy i mówię, słuchaj, okazało się, że to jakiś w ogóle wojskowy, który wrócił z wojny i nie może sobie poradzić po tym, co tam zobaczył. I ja go pytam, słuchaj, czy nie chciałbyś, żebym się za ciebie pomodlił? Może masz jakąś potrzebę? Może chciałbyś, nie wiem, potrzebujesz uzdrowienia, z czymś coś ci dolega? A on się od razu tak najeżył i mówi, ja nie chcę żadnych twoich modlitw, ja nie chcę, żebyś ty się za mnie modlił, ja nie chcę, żebyś ty w ogóle kładł na mnie ręce. Dzięki za zakupy. Ja mówię, no dobra, to słuchaj, to chociaż dam ci swój numer, jakbyś czegoś potrzebował, to się odezwij. No i zostawiłem mu numer. Zadzwonił tam za parę dni, no bo pasztet się skończył i jedzenie się skończyło, więc zadzwonił do mnie, mówię, dobra, umówimy się tu i tu, zrobimy zakupy. No i tak się z nim spotykałem przez, nie wiem, tydzień po tygodniu, przez parę miesięcy później. I jak któregoś razu zrobiłem mu zakupy i on chyba zobaczył, że ja naprawdę nic od niego nie chcę, to w pewnym momencie powiedział, słuchaj, może ja bym pojechał do tej twojej wspólnoty na modlitwę. I pomyślałem sobie, że chyba faktycznie do niego dotarło po tych paru miesiącach, że ja po prostu chciałem mu dać, bo był w potrzebie i nie chciałem niczego w zamian. I to był dla mnie taki moment, wiecie, takie światełko, że czasami ludzie są zamknięci na modlitwę, czasami są zamknięci na jakieś takie, wiecie, charyzmatyczne rzeczy i tak dalej, ale kiedy okażesz im miłość, ich serca się naprawdę otwierają, to jest kwestia czasu. Miłość, w której nic nie chcesz w zamian. I zakumplowaliśmy się, on zaczął przychodzić na spotkania wspólnoty i kiedy już zacząłem czasami przyjeżdżać do niego do domu, żeby pogadać, czasem się spotkać, czasem mu coś kupić do jedzenia, nie zapomnę tej historii do końca życia, kiedy już od niego wychodziłem, pogadaliśmy, pomodliliśmy się. Wychodziłem przez klatkę schodową, w której on tam gdzieś mieszkał. I to była taka, słuchajcie, dzielnica bardzo opuszczona. Wiedziałem, że to jest taka dzielnica na obrzeżach Skierniewic, gdzie no, różne rzeczy się dzieją, niekoniecznie dobre. I wychodząc z tej klatki schodowej, zobaczyłem pewną kobietę. Kobietę, która szła dużym slalomem, trzymała wódkę w ręku i to był taki moment. To był taki prześwit, bo ja może ją widziałem 3 sekundy i w moment wiedziałem, że jestem tu tego dnia właśnie dla tej kobiety. Mimo, że myślałem, że przyjechałem do niego. I mówię, to się działo w ułamkach sekund gdzieś w mojej głowie, a trwało, wydawało mi się, bardzo długo. Jakbym sam ze sobą rozmawiał. I wiedziałem, że mam ją zaczepić. I zaczepiłem ją na klatce schodowej, kiedy się po prostu mijaliśmy. I mówię do niej, dzień dobry, chciałem pani coś powiedzieć. I ona tak stanęła, trzymając wódkę. I mówię, chciałem pani powiedzieć, że Pan Jezus panią bardzo kocha. Chciałem powiedzieć pani, że On umarł za panią na krzyżu i On ma dla pani nowe życie. I ona tak stanęła, spojrzała i mówi, ty Jehowy! Mówi, to jest mój Bóg. I podniosła wódkę i ja mówię, o kurczę, to już wchodzi gruby kaliber. I zaczęła na mnie i tak jeździć i używać takich epitetów, że pozwólcie, że nie powtórzę.
ale była dobra litania. I ona tak po mnie tam, wiecie, wsiadła na mnie i zaczyna do mnie mówić tymi wszystkimi wyzwiskami. Ja mówię, dobra, okej, ale ja chciałem Pani powiedzieć tylko jedną rzecz, że Pan Jezus Panią bardzo kocha i On umarł za Panią na krzyżu. On przelał swoją krew, żeby Pani mogła mieć dzisiaj nowe życie. Miałem jeden refren, który chciałem jej powiedzieć. I ona znowu to do mnie. Ja jej znowu o miłości Pana Jezusa. I ona znowu jeszcze na mnie wsiadła jeszcze mocniej. I pomyślałem sobie w pewnym momencie, że to jest bez sensu. Że te moje słowa, to moje wszystko, to moje gadanie nie ma sensu. I powiedziałem jej ostatni raz, dobrze, może Pani o mnie mówić, co Pani chce, ale Pan Jezus Panią bardzo kocha i przelał swoją krew za Panią. I słuchajcie, to był moment, w którym coś się stało. Bo ona nagle przestała mówić. Zaszkliły jej się oczy i powiedziała takie jedno zdanie, mówi, ale ze mnie zeszło. I ona szła w innym kierunku i zaczęła wracać, słuchajcie, do swojego pokoju. I ja wiedziałem, że to był moment, kiedy ta Ewangelia dotknęła jej serca. To był moment, kiedy przebiła się przez to wszystko, z czym ona się zmagała. I to był moment, kiedy jej serce doświadczyło czegoś, bo było to po niej widać. Było czuć, że w duchu coś się stało, że w tej klatce schodowej nagle to się zrobiła naprawdę święta atmosfera. A chwilę wcześniej nie była. I ona zaczęła wracać do pokoju, czy do swojego mieszkania i powiedziałem tylko tak na odchodne, mówię, niech Pani pamięta, że jak Pani wróci do domu, niech Pani klęknie na chwilę przy łóżku i powie Jezusowi, że oddaje Pani Jezusowi całe swoje życie. I tak ją zostawiłem. To był mój ostatni kontakt z nią i słuchajcie, co jest takiego dla mnie mocnego w tej całej historii, to, że 2 tygodnie później dzwoni do mnie ten mój kolega, któremu zrobiłem zakupy. On mówi, Marcin, wiesz co? Dzisiaj zmarła ta sąsiadka, której powiedziałeś te słowa. I w jednym momencie, słuchajcie, mnie zalała taka bojaźń Boża i miałem jedno zdanie w głowie. Zdążyłem. Chrystus przyszedł do tej kobiety w klatce schodowej. Przyszedł do niej w codzienności. Przyszedł do niej w miejscu, w którym ona była, w nałogu, w którym była, w ciemności, w której żyła. I to jest Chrystus, którego, słuchajcie, my niesiemy innym. To jest Chrystus, którego znamy, który nie czeka na wielkim tronie, aż wszyscy przyjdą przygotowani, aż przyjdą i będą gotowi. Ale to jest Chrystus, który wchodzi w takie miejsca, gdzie się wejść nie da. To jest Chrystus, który jest tak jak na krzyżu. Wisi na krzyżu i w ostatniej chwili jeszcze ma jednego gościa po swojej stronie, po jednym boku, który wie, że za chwilę jeszcze będzie zbawiony. To jest pierwszy święty, o którym czytamy w Ewangelii, który idzie prosto do nieba. I Jezus umiera na krzyżu i do ostatniej chwili jeszcze czeka na tego jednego. I umiera tam właśnie po to, żeby zbawić jeszcze tego. Takiego Chrystusa, słuchajcie, znamy i w takiego Chrystusa wierzymy. Takiego Chrystusa niesiemy innym. I to są przykłady, słuchajcie, których w życiach wielu świętych było pełno, od nich się możemy uczyć. Takiego naprawdę bycia z ludźmi na co dzień i niesienia im Chrystusa nie przez wielkie rzeczy, ale przez te najdrobniejsze. I wszyscy, słuchajcie, jesteśmy do tego wezwani. Amen? I chciałbym, byśmy zerknęli na moment do Ewangelii, do tego tekstu, który dzisiaj czytaliśmy. I tak jak powiedziałem wam na samym początku, czytamy dzisiaj o człowieku, który po prostu chciał być szczęśliwy. Kto z was chce być szczęśliwy? Tak na maksa, szczęśliwy w swoim życiu. A myślicie, że to dobrze czy źle? Niektórzy katolicy, mam wrażenie, myślą, że źle. A Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Nawet katechizm o tym mówi. Jest taki punkt, pierwszy punkt w katechizmie Kościoła katolickiego. Katechizm ma bardzo wiele punktów, ale jest pierwszy, od którego wszystko się zaczyna. I tam jest takie zdanie, w którym czytamy, że Bóg jest szczęśliwy. To jest w ogóle rewolucja dla wielu. A druga rewolucja brzmi, Bóg chce, żeby szczęśliwi też byli ci, których stworzył. Człowiek jest powołany do szczęścia. I tak naprawdę, słuchajcie, to jest kłamstwo, które się diabłu udało, myślę, w wielu życiach wielu ludzi, ponieważ niektórzy boją się pójść za Chrystusem. Możecie sprzedać, a zrobić ankietę w domu.
i sprawdzić wyniki, ale wielu się boi pójść za Chrystusem, bo jeszcze pokutuje takie myślenie trochę stare, nie pójdę za Chrystusem, bo będę miał taki krzyż, którego nie dźwignę, bo będę cierpiał. Naprawdę ludzie tak myślą. Ale to nie jest ta kolejność i to nie jest ten temat na dzisiaj. Ale chodzi mi tylko o to, żeby powiedzieć, że naprawdę gdzieś diabeł okradł nas z pierwszej radości, która wiąże się ze spotkaniem Chrystusa i z życiem z Nim. I przychodzi do Jezusa pewien człowiek, który chce być szczęśliwy. Czytamy o tym w 10 rozdziale Ewangelii Marka. I przeczytam wam jeszcze raz ten fragment. Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? I Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. A on mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. To jest, zobaczcie, fragment, który mówi o człowieku, który miał już jakieś życie duchowe. Bo on mówi do Jezusa: zobaczcie, te wszystkie przykazania, ja ich przestrzegam od młodości. To nie był gość, który nie miał nic wspólnego z Panem Bogiem. To nie był ktoś, kto by się gdzieś urwał z jakiejś choinki i nie wiadomo skąd się pojawił. To był dość pobożny Żyd. On miał życie religijne. Miał już jakieś zasady, miał przykazania i twierdził, że jest z nich całkiem niezły. I to wszystko rozbija się o to ostatnie zdanie, które jest bardzo poruszające, kiedy Jezus mu mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną, lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Nie wiem, czy się nad tym kiedyś zastanawialiście. Ten człowiek miał po ludzku wszystko, a jednak odszedł zasmucony. Czyli ten świat nam oferuje naprawdę wiele sposobów, żeby być szczęśliwymi, żeby być spełnionymi, a kiedy już dochodzisz do nich, okazuje się, że nadal masz w sercu smutek. To się dzieje w wielu świadectwach. Słyszymy wiele historii ludzi, którzy doszli już do czegoś i wielu z nas właśnie żyje w taki sposób, żeby do takiego momentu dojść. I kiedy ktoś już tam doszedł, nagle się okazuje, że tam wcale szczęścia nie ma. I ten człowiek znalazł się w takim miejscu. I ta historia w ogóle mówi bardzo wiele na temat i odpowiada trochę na pytanie, które się często pojawia w naszym takim też świadku katolickim. Czy katolik to może mieć pieniądze, czy nie może mieć pieniędzy? Czy może zarabiać tak trochę więcej, czy tak nie za bardzo? Czy to już takie niezgodne z wiarą naszą jest? I kiedyś znalazłem, i chcę wam to przeczytać, świetny komentarz świętego Grzegorza Wielkiego, który mówi na temat posiadania. I myślę, że to będzie najlepsza z możliwych odpowiedź na to pytanie, które sobie teraz powiedzieliśmy. Co mówi święty Grzegorz Wielki? Chciałbym was zachęcić do porzucenia wszystkiego, ale nie śmiem. Jeśli przeto nie możecie opuścić wszystkich spraw tego świata, zatrzymajcie je tak, aby one was na świecie nie zatrzymywały. Abyście dobra ziemskie posiadali, a nie byli przez nie posiadani. Aby wszystko, co wasze, poddane było duchowi. Nie zaś, by on, skrępowany miłością do świata, stał się podległych sobie spraw zupełnym niewolnikiem. Niech przeto dobra doczesne będą używane, wieczne, upragnione. Dobra ziemskie niech będą usługującymi w drodze, wieczne, upragnionymi u celu. Cokolwiek dzieje się na tym świecie, niech będzie uznawane za drugorzędne. Co mówi święty Grzegorz? On mówi tak: posiadaj tyle i miej tyle, żeby to cię nie posiadało.
Czyli nie da się odpowiedzieć, od jakiej kwoty człowiek ma grzech. Jakbyśmy chcieli bardzo prosto odpowiedzieć na to pytanie. Nie da się, bo odpowiedź jest w sercu. I święty Grzegorz mówi, jeśli zobaczysz, że to, co masz, cię posiada, to masz problem. A z drugiej strony możesz mieć wiele, ale wiedzieć, że to jest tylko jakimś narzędziem, które nie związuje twojego serca i nie masz takiego przywiązania w swoim sercu do tego i możesz być w dobrym miejscu, będąc bogatym człowiekiem i być dobrym katolikiem. Możesz być biednym katolikiem, a być sknerą w sercu. A możesz być bogatym katolikiem, a mieć serce, które służy. Więc to jest dzisiaj, myślę, to pytanie. Pan Jezus ciągle wskazuje nam na nasze serce. Zapytaj sam siebie, zbadaj swoje serce. Czy to, co masz, posiada ciebie, czy ty masz i posiadasz te rzeczy? I to jest miejsce, do którego nas dzisiaj prowadzi Pan Bóg. I zobaczcie, chciałbym wam dzisiaj jeszcze zostawić taką jedną myśl, o której mówi święty Ignacy z Loyoli, bo powiedzieliście mi na początku, a wierzę wam, że wszyscy chcemy być szczęśliwi, no nie? I teraz w tym naszym życiu mamy różne sytuacje. Jedni znajdują się w takim miejscu w życiu, drudzy w innym. W życiu duchowym też w jednym. Jedni są w jednym, drudzy w innym. Jesteśmy na różnych płaszczyznach życia, w innych miejscach. I święty Ignacy z Loyoli ma taką zasadę, miał taką zasadę duchową, w której on pisze, że ona sprawi, że będziesz szczęśliwym człowiekiem. I ona może sprawić, że ty w swoim życiu będziesz naprawdę szczęśliwy, a nie tylko szczęśliwy na chwilę, bo te rzeczy, które nas zaspokajają na tym świecie, zaspokajają nas zwykle na chwilę. W ogóle to jest ciekawe, bo tak się nawrócił święty Ignacy. To był człowiek, który był rycerzem, żył bardzo takim hulaszczym stylem życia. Miał swoje tam kobiety, które często zmieniał. Żył w dość dużej rozpuście, grzeszył. I wszystko się zatrzymało w momencie, kiedy miał wypadek, złamał nogę i został uziemiony. I kiedy został uziemiony, i to są te momenty czasami, kiedy Pan Bóg nas zatrzymuje przez różne sytuacje naszego życia, żebyśmy się trochę zatrzymali właśnie nad sobą i zastanowili. Tak było w jego przypadku. Złamał nogę, leżał sobie w tym swoim łóżku i zastanawiał się, co ma robić. Przecież był takim aktywnym rycerzem i wszystko było jego. I traf chciał, że koło jego łóżka leżały Pisma Świętych, leżało Słowo Boże, Pisma Świętych i zaczął je czytać. I kiedy zaczął je czytać, to się zorientował, że w jego sercu pojawia się taki pokój, taka radość i takie szczęście, którego nie doświadczał, kiedy miał wszystko na tym świecie, kiedy prowadził rozpustne życie, miał pieniądze, miał poklaski wszystkich, którzy tam chcieli mu klaskać. I co było ważną różnicą, mówi, kiedy czytałem te słowa, te Pisma Świętych, ten pokój, ta radość, ona nie odchodziła tak szybko, jak po tych cielesnych rozkoszach, których doświadczał. I to był moment jego nawrócenia. I zdecydował się być rycerzem w słusznej sprawie. I został świętym Kościoła, w konsekwencji, z którego mądrości czerpiemy do dzisiaj. Zobaczcie, jak zły duch próbuje nas omamić dobrami tego świata, ale wszyscy wiemy, że one są tylko na chwilę. I co mówi Ignacy? Jeśli chcesz być naprawdę szczęśliwy, jeśli chcesz, żeby to szczęście było w twoim życiu, on miał taką regułę, taką zasadę, która nazywała się święta obojętność. Polegała ona na tym, Ignacy uczył w swoich ćwiczeniach duchowych tego, że potrzebujesz jako wierzący człowiek dojść do takiego momentu, gdzie Chrystus ci wystarczy, żebyś był szczęśliwy. Zaraz rozbiję tę zasadę na trochę czynniki pierwsze, ale wiecie, że to jest takie doświadczenie dostępne dla każdego z nas. Brzmi bardzo górnolotnie. Ale mogę wam zaświadczyć o tym. Ja dzisiaj wróciłem, przyjechałem tutaj prosto z takiego jednodniowego zamknięcia, które sobie zrobiłem. Ja mam taki sposób na siebie samego. Jak mi nie idzie trochę moja modlitwa, jak mam za dużo rzeczy do zrobienia, to raz na jakiś czas się zamykam na 24 godziny, wyjeżdżam gdzieś na jakieś wygwizdowie.
pozdrawiam tych, co mnie tam zatrzymali, ale wyjeżdżam gdzieś, gdzie nie ma ludzi, zamykam się, robię sobie post, czytam Biblię, modlę się, wyłączam się, miałem tryb samolotowy przez ostatni dzień włączony, nie było ze mną kontaktu i chcę wam powiedzieć, że wczorajszy wieczór, kiedy zamknąłem się na modlitwie, nie miałem telefonu, miałem tylko biurko i Biblię i lampkę. To był jeden z najlepszych wieczorów, jakie miałem w ostatnich miesiącach. Bo na modlitwie do mnie doszło, że ja więcej do szczęścia nie potrzebuję, jak Chrystusa, z którym jestem na modlitwie. Mówię, brzmi to górnolotnie, ale naprawdę to było doświadczenie mojego serca z wczorajszego wieczoru. I dlatego trochę rozumiem to, co mówi Ignacy, chociaż też często sam się z tym zmagam. Na czym polega święta obojętność? On miał takie zdanie na ten temat. Chodzi w niej o to, byśmy ze swojej strony tak pragnęli Chrystusa, byśmy nie pragnęli bardziej zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż pogardy, życia długiego niż krótkiego. Czyli on mówi, że można dojść do takiego momentu w swoim duchowym życiu, że jeśli będziesz miał Chrystusa, to na drugi plan schodzi tak naprawdę, czy będziesz miał to życie w zdrowiu, czy w chorobie, czy będziesz ubogi, czy będziesz bogaty, czy będą się z ciebie śmiali, czy będą cię podziwiali. Generalnie nie obchodzi cię to za bardzo. Wyobrażacie sobie mieć taką postawę serca w życiu? Tak ukrytą w Chrystusie, ukrytą w Nim, że to, czy masz, czy nie masz, czy cię dobrze traktują, czy źle traktują, czy będziesz miał długie życie, czy krótkie życie, to naprawdę wszystko jedno. Jest jakiś sekret w tej zasadzie, świętej obojętności. I chciałbym wam na koniec pokazać jedną rzecz, którą odkryłem, jak siedziałem w ławce i się modliłem na Eucharystii w tym fragmencie. I na tym zakończymy i chcę wam to pokazać. W Ewangelii, którą przeczytaliśmy, pamiętacie, że kiedy zanim Jezus powiedział idź sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną, padło takie jedno zdanie, które Jezus powiedział do tego młodzieńca bogatego. Powiedział tak, jednego ci brakuje. Robisz to wszystko, spełniasz przykazania, masz dekalog, masz te wszystkie rzeczy, ale jednego ci brakuje. Idź i sprzedaj wszystko. I jest taka jedna jeszcze scena w Ewangelii, która mi się przypomniała, w której Jezus mówi to samo. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła, Panie, czy ci to nie jest obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. A potrzeba ci mało, albo tylko jednego. I zobaczcie, kiedy porównujemy sobie te dwie historie. Kiedy Pan mówi do bogatego młodzieńca, Jezus mówi do bogatego młodzieńca, robisz wiele, martwisz się też o wiele, bo masz wiele posiadłości, to masz pewnie wiele zmartwień. Brakuje ci jednego, żeby wejść do Królestwa Bożego. I tak samo, kiedy jest scena z Martą, z Marią, Maria siedzi wsłuchana w słowo Pana, Marta tam robi wszystkie zupy i drugie dania, biega po chałupie i mówi Jezus do niej, Marto, brakuje ci jednego, troszczysz się o to wszystko, ale brakuje ci jednego, żeby usiąść i słuchać. Wiecie, że kiedy Jezus mówi brakuje ci jednego, to tak naprawdę mówi brakuje ci tego najważniejszego. I chciałbym dzisiaj właśnie zadać sobie i wam to pytanie. Co jest tą jedną rzeczą w twoim i w moim życiu, która sprawia, że za każdym razem mówimy, Panie, nie teraz. Panie, pójdę za tobą, ale no właśnie, co jest tą jedną rzeczą, gdzie się ciągle wymigujesz i ciągle mówisz, Panie, no dobra, ale. Bo to jest
ta jedna rzecz, która jest kluczem do wejścia w pełnię Królestwa Bożego w Twoim moim życiu. To jedno ale, z całego zdania wydawałoby się, przecież zdanie takie długie, to jedno ale. To jest klucz, żeby Chrystus mógł wprowadzić Cię właśnie w te miejsca, do których On chce Cię zaprosić. Chrystus miał dla bogatego młodzieńca wszystko, bo gdyby poszedł za Nim, miałby wszystko, czego by potrzebował, ale on bał się stracić, bo było to jedno ale. Marta krzątała się i krzątała i różne rzeczy się działy, a w jej domu był ten, który jest Zbawicielem świata, na który czekał cały Izrael, na którego czekał cały Izrael. Co jest tym jednym ale w Twoim i w moim życiu? Franciszek dzisiaj daje nam naprawdę taki pełen świętości przykład, pełen pokory przykład tego, że można zostawić dla Chrystusa wszystko. Że można zostawić dla Niego wszystko i odbijać Chrystusa tak mocno. Franciszek zaczął tak mocno odbijać Chrystusa, że nawet na jego ciele pojawiły się stygmaty. Nie sądzę, żeby Pan Bóg chciał nam dawać stygmaty dzisiaj. Ale myślę, że On chce odbić swoje oblicze na nas. Że kiedy wyjdziemy stąd dzisiaj, wrócicie do domów, wrócicie do swoich miejsc zamieszkania, tam gdzie pracujecie, tam gdzie się uczycie, żeby ludzie mogli albo zobaczyć w was Chrystusa, albo poczuć w was Chrystusa, albo zobaczyć, że patrzycie na nich w inny sposób niż patrzą inni. Z miłością, z zainteresowaniem i to ich zbliży do Niego i to zacznie w nich pracować i będą zadawać pytania, skąd Ty to masz i dlaczego jesteś taki dobry, dlaczego interesujesz się mną. I chcę Wam powiedzieć, to jest coś, czego dzisiaj świat potrzebuje. Świat potrzebuje ludzi, którzy będą przemienieni. I dlatego dziś będziemy się o to modlić, by Pan nas przemieniał, by Pan przez nas działał i byśmy dzisiaj też mogli, słysząc tę Ewangelię, być dotknięci przez Pana, Jego mocą, która uzdrawia, która leczy, bo tak jak słyszeliśmy dzisiaj, Chrystus naprawdę współczuje naszym cierpieniom i słabościom. Jeśli Franciszek, który choć trochę odbijał Chrystusa, widział chorych i nie mógł wobec nich przejść obojętnie, to jeśli Chrystus stoi tu dzisiaj, to On nie przejdzie obojętnie koło nikogo z nas. Amen.